Minęła połowa wakacji, więc przyszedł czas na pierwsze podsumowania. Pogoda przez większą część lipca nie rozpieszczała, ale ostatnio słońce pokazuje, na co je naprawdę stać. Jak te wakacje wyglądały do tej pory dla Łomżan? Pierwszy miesiąc wyjechałam do cioci i tam spędzałam czas. Ogólnie podobało Ci się? Podobało. Bardzo super było. Tak, fajnie było. Spędziłam w Łomży, w naszej pięknej Łomży wspaniałej. Spędziłam te wakacje. I co robiłaś? No na plaży właśnie spędzałam. Cały czas na plaży? Prawie tak, ja wiem wszystko, co tu się działo. Nawet jak padały deszcze? Tak, absolutnie. Jak spędziłaś lipiec? Lipiec spędziłam w Albanii. I teraz właśnie wróciłam i się relaksujemy tutaj z rodziną, z chłopakiem się relaksuję na plaży. Czyli jednak wybrałaś wakacje zagraniczne. Tak jest. Dowiedzieliśmy się, że przyjechały panie do Łomży z Kołobrzegu. Co panie tutaj robią? To znaczy, my przyjechałyśmy z Kołobrzegu do mamy, do Ząbrowa, a Łomża akurat blisko, więc jedyne takie miejsce, gdzie można było sobie przyjechać nad rzekę, poopalać się. Dziewczęta, co robiłyście do tej pory w lipcu? Gdzie, Oliwko, byłaś? Na koloniach, w ptakach. Co ciekawego było na tych koloniach? Byliśmy w parku linowym, no i tylko tyle. Również kolonie? Nie. Więc co robiłaś? Byłam w Brukseli. No i u babci w Ząbrowie. I u mojej babci. Wakacje spędziliśmy rodzinnie. Zjechała się rodzina z całej Polski, z zagranicy. Także jesteśmy na Mazurach. Jakiś urlop wcześniej był w lipcu? Tak, byłam wcześniej, ale to nie był lipiec. To był czerwiec. Żona byłam. Była u mnie w Norwegii, gdzie pracuję z synem na 2 tygodnie. A teraz ogólnie zjechałem, ja mam, wszyscy sobie urządziliśmy, zaplanowaliśmy urlop rodzinnie, wszyscy w tym samym czasie i spędzamy je razem. Jak pan spędzał do tej pory wakacje? A nieźle, dobrze spędzam właśnie. A ja z Anglii właśnie przyjechałem do rodziny, bo ja trochę słabo po polsku mówię, jak widać. Z Anglii przyjechałem z Telford, takiego miejsca, do Łomży, bo tutaj się urodziłem, tak, tu w Łomży. I właśnie widziałem, że tu się zmieniło, bo to z 5 lat tu już nie byłem. Widzę, że się wybudowało fajnie. To jest mój mały brat też. Się urodził już z innej strony z Polski, tam bliżej Niemiec, w Zielonej Górze. I też babcię teraz odwiedzamy. I mama teraz po sklepie chodzi, więc czekamy na ich powrót. To co planujecie robić w Łomży? W Łomży właśnie jutro właśnie wracamy, ale byliśmy w hotelu Głębskim, co tam pojechaliśmy całkiem daleko od Łomży, ale byliśmy na tym basenu tutaj, ten nóż wycesy ze spa i z takimi rzeczami. Jeszcze pomyślę, co jeszcze tu robiliśmy. No i tutaj zwiedzamy teraz, na lody byliśmy, takie rzeczy. Na piwo się wyszło, wiesz, do baru. Trzeba pożyć trochę, tak? Byłam za granicą, w pracy. W pracy, czyli nie odpoczywała pani? Jeszcze nie zdążyłam. Pogoda jest trochę taka, no nie bardzo, więc może porozmawiamy o rzeczach przyjemniejszych. Co robiliście ciekawego w lipcu? W lipcu ja byłem nad morzem, wygrzewałam się na plaży i w sumie to tak minęły mi wakacje. Również morze? Nad morzem i nad jeziorem byłem. A wy dziewczyny? U dziadków. U dziadków nad morzem? Nie. Lipiec był trochę deszczowy, ostatnio mieliśmy dużo, dużo słońca, ale deszcze wróciły. Co o tym myślicie? Przykro trochę. Tak deszczowo, prawda? Smutno. Łzy się leją, pada deszcz. No, czy się łzy leją? To właśnie bardzo dobrze, ponieważ ostatnio były duże fale upałów. Było bardzo gorąco i moim zdaniem to dobrze właśnie, że pada, bo kwiatki podleje. Ale porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym. Co robiło się ciekawego w lipcu? W lipcu? Byłyśmy w różnych miejscach. Moja koleżanka była na obozie w ptakach, a wcześniej byłyśmy razem też na innym wyjeździe do Torunia, Biskupina i jeszcze gdzieś tam, ale zwiedzałyśmy ogólnie. To jak było na obozie? No dobrze, gorąco, ale dobrze się bawiliśmy. W takim razie jakie plany na sierpień? Nie mam zaplanowanych, ale najprawdopodobniej z koleżankami będę się spotykała, jakoś będziemy gdzieś jeździć i... Również z koleżankami? Oczywiście, właśnie jestem. To będziesz robiła w sierpniu również plaża? Tak. Nie, już się do szkoły przygotowuję, bo ja... Tak, już się do szkoły przygotowuję w sierpniu. Co będziesz robiła teraz w sierpniu? Będę tu przyjeżdżała raczej nad wodę. Coś więcej może? Jeszcze nie wiem, zastanawiam się. Czyli plany nieustalone? Jeszcze nie. W sierpniu mam praktyki ze studiów, więc będzie sierpień taki mocno zapracowany.
kiepskie wakacje, jak masz praktyki? No zawsze cały lipiec w Albanii, więc sierpień i sierpień z kolei dla odmiany, ale to zawsze jakieś nowe doświadczenia, zawsze czegoś nowego się dowiem, więc ja nawet tak lubię aktywniej. W sierpniu powrót jest do Kołobrzegu, także piękny Kołobrzeg na nas czeka, pogoda też jest super, ponad 30 stopni, cały czas ciepło, brak wiatru, wracamy do Kołobrzegu za tydzień. Czyli wakacje nad morzem. Tak jest. Na sierpień praca, niestety, koniec wakacji. Również praca? Też praca. Co, nie będzie żadnego urlopu? Nie, już urlop, koniec. Nawet jednodniowego wyjazdu? Nie, jednodniowego nie, nie, myślę, że nie. Trzeba zacząć pracować, trzeba myśleć o szkole, bo młody idzie pierwszy rok do szkoły, także będziemy się przygotowywać. Co będziecie robić po powrocie do Anglii? Po powrocie do Anglii to z powrotu do szkoły i do pracy muszę iść. To jestem studentem i pracuję na taksówce, to mam teraz bardzo... Teraz muszę jak najlepiej, jak najwięcej żyć. A teraz w sierpniu planuje pani odpocząć? Planuję z narzeczonym jechać gdzieś na Mazury. I w Łomży nie chce pani wypocząć? W Łomży jestem prawie codziennie. Co, nie ma tutaj nic takiego ciekawego? No właśnie teraz z siostrą i z siostrzenicą chodzimy, zwiedzamy, siostra gołębie gania. A jakie macie plany na sierpień? Spędzanie czasu z przyjaciółmi, no. Na słońcu oczywiście. Tak, jeśli będzie, to tak. Wy też? Tak. Co, myślicie, że z wakacji do szkół wrócicie zadowoleni? Nie. Nie? Nie? Dlaczego nie? Mogłyby trochę potrwać dłużej wakacje, tak trochę z miesiąc, 3 miesiące. A co sądzicie o tej fajnej pogodzie? Świetnie jest. Dobrze, że jest balkon. Tak. Zaczęliśmy tę sondę od całkiem ładnej pogody, ale jak widać trochę się zepsuła. No cóż, nie wszystkim to przeszkadza, widać to tam za mną. Dzieciaki bardzo dobrze się bawią.